Cryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Cryptomasters. Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o fake newsach i o tym, jakie może być na nie rozwiązanie, bo oto pojawia się pomysł na to, co zrobić z fake newsami. A dzisiaj jesteśmy ich świadkami jak nigdy przedtem, przez to, że jest internet, przez to, że kiedyś się mówiło, że papier wszystko przyjmie, a teraz jest internet, który w ogóle wszystko już przyjmie, bo kiedyś, żeby przynajmniej mieć papier, który będzie miał do kogokolwiek dostęp, do ludzi, no to trzeba już było mieć chociaż jakieś kontakty, znajomości. Nie było tak łatwo na przykład napisać swoje, wydać swojego czasopisma czy gazety, a dzisiaj w internecie każdy może napisać absolutnie wszystko i coraz trudniej jest sprawdzić, kto pociska farmazony, gdzie jest głuchy telefon, a gdzie wręcz wprost ktoś wymyśla jakieś rzeczy dla własnej korzyści, a gdzie ktoś próbuje przebić się z prawdziwą informacją. Zanim jednak o szczegółach, przypominam, że niedługo prowadzę ostatni w najbliższym czasie webinar z analizą sytuacji rynkowej, bo później mam różne inne tematy, którymi muszę się zająć. Także zapraszam na ten webinar, przedstawię tam, co się dzieje na rynku w ostatnim tygodniu i jakie z tego wynikają dla nas wnioski, pozytywne, negatywne, jak inwestować w oparciu o te rzeczy. Linka do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem, także jak sobie klikniesz, to przeniesie cię na tą stronę i tutaj możesz się na niego zapisać. No i dobra, jak donosi Cointelegraph, AdBlock Plus, deweloper AdBlock Plus zamierza używać technologii blockchain do swojego rozszerzenia przeglądarki. Czyli będzie docelowo tak, że jest sobie przeglądarka. Tutaj mamy zdjęcie, jak to wygląda. Wersja oczywiście beta, wiadomo, to wszystko będzie dopiero działało w przyszłości w pełni. Na razie rozszerzenie Trusted News jest dostępne wyłącznie dla Chroma. No ale podejrzewam, że z czasem, jak to wszystko zacznie chodzić, no to będzie można to podpinać pod inne przeglądarki. Tak czy inaczej, używasz sobie Chroma, wchodzisz na jakąś stronę, tak jak tutaj mamy zdjęcie pokazane, mail online, czytasz sobie artykuł, no i wyskakuje na przykład biased, czyli że ta strona jest jakby... To, co tutaj przeczytasz na tej stronie, jest... No, autor miał jakieś założenia swoje. W sensie, że to nie jest stricte news, taki jednoznacznie obiektywny, jak kiedyś były encyklopedie, czy jak próbuje być Wikipedia, z różnym skutkiem, no ale czasem z niezłym. Natomiast jeżeli nam wyskakuje bias, to znaczy, że autor artykułu jest, czy w ogóle rzeczy na danej stronie, są po prostu zgodne z jakąś ideologią czyjąś, może polityczną, może jakąś czasem religijną, może po prostu jakąś indywidualną. Tak jak to jest normalnie, można powiedzieć dzisiaj już, bo zauważ, że kiedyś były newsy, a teraz są opin newsy, czyli newsy, które tak naprawdę zawsze są z opinią. No i zobacz, nawet tutaj tytuł artykułu, że teraz jest hit Ocean's 8 w kinach i tak dalej, no i jest wielkim hitem, ale tak naprawdę to sześć z tych dziewczyn, które tam grają, to one odniosły sukces, a dwie pozostałe nie. I skąd my już to wiemy? Jak to w ogóle, czy w tym artykule będą liczby na to, co to oznacza sukces, czy będzie zdefiniowany sukces, którym to zostało mierzone? No oczywiście, że nie. I dla nas to jest tak oczywiste już dzisiaj, że newsy tak wyglądają, że nawet byśmy nie zwrócili na to uwagi. To już nie jeden powie, a to już jest takie czepialstwo, a co tam, co oni mają definiować, co to jest sukces, żeby zdefiniować następnie, dlaczego według autora sześć tych kobiet odniosło sukces, a dwie nie. Czy to jest sukces liczbowy, finansowy, czy jakiś inny? Nie oczekujemy tego już nawet. Widzisz, jak daleko w to poszliśmy? Nie oczekujemy danych, jak nam... No, po prostu łykamy jak pelikany artykuł z tym, co w nim jest. No i tu jest przykład ciekawy. Dotyczący filmu Zimna Wojna, która aktualnie no już szturmuje polskie kina. Jeszcze nie widziałem, no ale z racji tego, że Tomasz Kot tam gra, no to od czasu filmu Bogowie, no to już wręcz grzechem jest przegapiać filmy z Tomaszem Kotem. Tomasz Kot to nie jest Karolak, także trzeba tutaj pełen szacunek oddać. W każdym razie już tak na serio. Film się pojawia w kinach i tak dalej. No i tygodnik TVP pisze, że tutaj ludzie twierdzą często błędnie, że pan Pawlikowski, reżyser filmu Zimna Wojna, że on jest jakoś ganiany, że on jest, nie wiem,
antypolski, bo on stworzył kiedyś film Ida i władzom się ten film wtedy bardzo nie podobał. Nie byłem wtedy w temacie, szczerze mówiąc, więc do końca nie wiem, o co poszło i kto miał rację i kto się z kim bił nawet. Niemniej jednak od tego czasu, jak doczytałem, pan Pawlikowski jest podobno w mediach, tak jak oni tutaj przynajmniej piszą, TVP Tygodnik, że media go dojeżdżają, bo jest taki zły. W sensie, może przeczytajmy, co tutaj się pojawiło. Paweł Pawlikowski oznajmił, że figuruje na czarnej liście artystów, zaraz do tego wrócę, którzy są niepożądani, bo nie wykazują się patriotyzmem. No i tutaj Tygodnik informuje, że to nie jest prawda przecież, bo Zimna Wojna dostała pieniądze z budżetu państwa, a to nie pomogło, bo narracja o prześladowaniach i tak była nagłaśniana przez część znaczących mediów. Czyli zobacz, narracja o prześladowaniach, samo to sformułowanie oznacza, że tamci kłamią. No bo to nie jest donoszenie o prześladowaniach, tak jak to, nie wiem, jakbym był dziennikarzem i w 42 roku bym ci donosił o prześladowaniach ludzi, więźniów w obozie koncentracyjnym, to by było doniesienie, a oni używają słowa narracja, czyli narracja o prześladowaniach, czyli kłamstwo, narracja kojarzy się z książką, z wymyślanymi historiami i tyle. I to jest niby news. Oczywiście to jest Tygodnik, więc wiadomo, oni mogą mieć, znaczy to jest Tygodnik TVP, więc oni mają swoją politykę. Z kolei na innym portalu, na Onecie, czytamy tutaj, że Paweł Pawlikowski właśnie powiedział, że figuruje na czarnej liście, że jest lista książek, reżyserów teatralnych, filmowców, którzy nie mogą być wspierani. Mam zaszczyt być na tej liście. Rząd, propaganda w telewizji jest niewiarygodna. Wracamy do czasów komunizmu. I ogólnie na pewno wielu ludzi się zgodzi z tymi rzeczami, jak najbardziej. O, tu bluzki na każdą figurę, genialne. Wielu ludzi się zgodzi z tymi argumentami, natomiast zobaczmy, to jest portal newsowy. Onet to jest portal z newsami, więc ja się pytam, czy gdzie tu jest na przykład sformułowanie jakiekolwiek obiektywne? Tu, że jakiś komentarz do tego, że przeciwnicy twierdzą, że tak wcale nie jest. Gdzie jest ta informacja, że film został dotowany i tak dalej. Zauważ, jedna, druga strona oczywiście się ze sobą sprzeczają, a obie to są strony newsowe. To jest tak, jak przecież wiesz, jak sobie obejrzysz Fakty na TVN-ie i Wiadomości na TVP. Dwie totalnie różne rzeczywistości, ponieważ jedni i drudzy wykorzystują fake newsy i w zasadzie nie wiadomo, które rzeczy są prawdziwe, bo pewnie jedni czasem coś powiedzą prawdziwego, drudzy też czasem, tylko w innym wypadku. I nie wiadomo, komu ufać. I teraz zauważ, co też jest ciekawego. Jak czytamy niby newsa, czyli to jest po części news, bo to jest przytoczenie tego, co powiedział pan Paweł Pawlikowski. Natomiast to jest tak okraszone, że widać i czuć, że portal się z tym zgadza i że jakby jest to oczywiste. Tak faktycznie jest. I teraz ludzie, którzy są przeciwnikami władzy aktualnej albo fanami poprzedniej, czytają taki artykuł i mówią, no widać prosto, ewidentnie, wszystko jest jasne, jest czarna lista. To jest pewnik, że jest jakaś czarna lista reżyserów, autorów książek i tak dalej, których trzeba tępić. Ona jest. Z kolei ludzie, którzy wspierają aktualną władzę albo mają takie poglądy polityczne jak ona, no to czytają TVP Tygodnik i mówią, no to ci idioci tu wymyślają jakieś historyjki, że niby ktoś jest tam prześladowany, a tak naprawdę my wspieramy polskość. No i już. I widzisz, z tej dyskusji nic nie wynika, a ludzie się o to kłócą. W Stanach Zjednoczonych jest teraz takie pojęcie Trump divorce, czyli rozwód przez Trumpa, dlatego, że na przykład małżeństwo się kłóci. Jedna osoba nienawidzi Trumpa, druga go uwielbia i po prostu się będą rozwodzić z tego powodu. Co za bezsens. No ale zobacz dowolną dyskusję pod jakimkolwiek filmem w internecie związanym choćby trochę z polityką. Wy głupie lewaki, wy głupie prawaki i tak dalej. No, jak ludzie naprawdę mają tak ograniczoną mentalność, że muszą się przyporządkowywać do grupy lewaków albo prawaków, to współczuję. Ale to oznacza, że władza jest dobra w realizowaniu swoich planów, no bo społeczeństwo podzielone jest idealne. Po prostu takim się najlepiej rządzi. Także jeżeli wierzysz, że jesteś lewakiem i prawacy to są ludzie zacofani, to jesteś debilem. Jeżeli wierzysz, że jesteś prawakiem, a lewacy to są tylko ci, co chodzą i ganiają, żeby, nie wiem, wszyscy robili same aborcje i tak dalej, też jesteś debilem. Prosto. Rozwinięty człowiek to jest taki, który ma trochę z lewa, z prawa i nawet nie musi wiedzieć, co to jest, ale ma swoje poglądy, po prostu.
a swoje poglądy nigdy nie są w stanie nawet być w 100% zgodne z żadnym programem politycznym, z żadną ideą. No i teraz newsy. AdBlock Plus proponuje właśnie, że różne systemy, oczywiście to jest zagwozdka, jak to w ogóle zrobić? Jak to ocenić, że ta strona na przykład, że ona tutaj ma w tle ideologię polityczną, a jakaś inna strona nie ma, tylko podaje suche fakty. Jak to w ogóle ocenić? No nie jest to prosta sprawa, więc tutaj zapewne ta technologia będzie potrzebowała pomysłu na siebie. Póki co oni informują, że będzie dane będą porównywane z różnymi źródłami, czyli z PolitiFact, z jakimś Snopes, z Wikipedią, z Imdars List, cokolwiek to jest. No, jeżeli tych źródeł będzie dużo i one będą różne, czyli nie będą to tylko źródła jednotematyczne i powiązane z jedną ideologią, to idea ma sens. Przynajmniej zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, bo chodzi o to, żeby ta wtyczka nam pokazywała albo, że strona jest godna zaufania, czyli że podaje fakty, albo że nie mamy informacji o tej stronie, albo że to jest clickbait, to na połowie moich filmów na kanale wyskoczy, albo nawet, że jest satyra. Albo tak jak tutaj widzimy, że właśnie jest biased, czyli że właśnie ktoś jakieś przekonania swoje prywatne przerzuca do artykułu. I tyle. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niemniej jednak inicjatywa jest bardzo, bardzo dobra. Walka z fake newsami to dzisiaj jest kluczowa, bo dzisiaj w zasadzie już nie ma newsów. Skąd ja mam wiedzieć, co jest dzisiaj prawdą? Czy prawdą jest to, że nie wiem, że w Polsce jest teraz wielka opresja, jest czarna lista, jak napiszę książkę, nie wiem, i ona będzie antypolska, to znaczy antypolska, właśnie nawet nie wiadomo, co to znaczy dzisiaj już, bo każdy to wykorzystuje do własnego interesu. I wiele firm przecież produkuje polskie patriotyczne koszulki ze znaczkiem PW, a potem się okazuje, że są wyprodukowane w Chinach i to Chińczycy na tym zarabiają pieniądze. Także nigdy no nie wiesz ostatecznie. Natomiast tak naprawdę newsy przecież w swojej definicji to powinny być suche fakty. Suchy fakt jest taki, że na przykład to państwo zaatakowało to i jest tylu rannych, a tylu zabitych. To są suche fakty. Zauważ, że takich rzeczy już dzisiaj nigdzie nie ma. Po prostu. Zawsze jest dodatkowy komentarz, albo jakiś szok, albo nie wiadomo co. Tak to wygląda. Więc ja się bardzo cieszę i to jest mega, mega dobra wiadomość, mimo że oczywiście długa droga przed nami. To coś ciekawe jeszcze w tym newsie, że Facebook niedawno ogłosił, pół roku temu, że będzie też takie robić wskaźniki zaufania połączone z artykułami i się zastanawiam, jakby to dla mnie jest absurd, powiem wam szczerze, bo Facebook to jest jeden wielki biased portal, czyli właśnie Facebook przecież to jest portal jednostronny, portal, który ma swoją ideologię, swoją politykę i to czuć. Wiadomo, że na przykład jeżeli ktoś będzie mocno na przykład, nie wiem, polonistyczny, nacjonalistyczny wręcz, jak nacjonalistyczny ktoś będzie naganiać na przemoc, to wiadomo, ale przecież były takie przypadki, że Facebook usuwał po prostu artykuły niewygodne dla nich. Na przykład jak ktoś pisał na Facebooku, że jego zdaniem nie powinno się przyjmować imigrantów, to już nieraz było łamaniem regulaminu. Nie wiadomo dlaczego, że ktoś ma swoją opinię i co, niby tak wolnościowo miało być. Więc ciekawi mnie, jak to będzie robione na Facebooku. Czyli jeżeli ktoś napisze artykuł 43 powody, dlaczego nie należy przyjmować więcej uchodźców do Europy i da tam logiczne argumenty i suche fakty nawet, poprze to liczbami, to czy indykatory Facebooka oznaczą taki artykuł jako godny zaufania? Ciekawi mnie to, śmiem w to wątpić, więc jak Facebook albo Google wrzucają takie rzeczy, to ja się tylko śmieję. Natomiast jeżeli jakieś inne firmy, nie znam firmy AdBlock Plus, czy raczej wtyczki i nie wiem, kim są ci ludzie, jaką mają ideologię. Niemniej jednak, jeżeli to będzie powiązane z blockchainem, jeżeli będzie dobra koncepcja wdrożenia tego, dobra ilość źródeł i jakość tych źródeł, gdzie te rzeczy będą sprawdzane, to jesteśmy na bardzo, bardzo dobrej drodze. To jest kolejne zastosowanie blockchaina. Pamiętaj, przecież po to powstał blockchain, żeby oddać trochę kontroli ludziom, bo ktoś uznał, że Satoshi Nakamoto i przyjaciele uznali, że rząd
drukuje pieniądze, tworzy je i przez to ma nad nami władzę. Bitcoin miał być na to odpowiedzią. Oczywiście w pełni nigdy nią nie będzie, ale rozpoczął się w ten sposób dobry ruch. To samo jest z newsami. Fake newsy to dziś jest sposób, jak kontrolować społeczeństwa. Opowiada się im farmazony, ludzie to łykają jak pelikany, wierzą w to, wierzą w takie piramidy jak systemy emerytalne, nie wiadomo co, wierzą, że inflacja to jest na przykład 1,5%, wierzą w jakieś inne rzeczy, typu, że gospodarka może urosnąć od tego, że się rozdaje ludziom pieniądze, które się wcześniej zabierze komuś innemu, co jest sprzeczne z jakąkolwiek podstawą matematyki choćby, bo tych pieniędzy nie jest wtedy więcej przez to, że komuś zabrałeś. Opowiada się różne rzeczy. Dzisiaj już nie ma newsów wcale, są tylko opin newsy, więc to jest fajne. Znów blockchain próbuje wziąć trochę tej kontroli i oddać to ludziom. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pewnie pojawi się prędzej czy później konkurencja, która będzie miała lepsze systemy albo lepsze pomysły na to. Niemniej jednak kierunek jest bardzo ciekawy i trzymam za to kciuki. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Może znacie jakieś inne projekty tego typu, które też chcą przywrócić obiektywizm w mediach i wrócić do faktów zamiast do opinii. Zobaczymy. Słyszymy się na YouTubie, widzimy się na webinarze. Miłego dnia, cześć! Link do webinaru macie pod tym nagraniem.